Hallo? Wo ist er oben? Resipressa! Scheiße, si fanno in natura, eh? Mi ha un copa qui? Che va vicino? C'è la fondo da? No, adesso fai un po' di... Non so che per la buchi. No, trochę śniegu jest, ale... Trochę. A tam. Śniegu, błota, wody, lodu. Ale przynajmniej jest mega ciepło. No, jest ciepło. No, patrzcie, jaka piękna, normalnie trasa. Tam w ogóle blask, blask. O, no, blask, blask, kałuże wszędzie, co się dzieje. O, wlatało mnie. Taka wielka kałuża. O co chodzi? Uwaga na drażę. Tak, draże wszędzie leżą, co to się dzieje? Draże. Wszystko mokre mam. Ale jest okej, okay, jest fajny. Jest naprawdę szybko. Mega! No. Żałujcie, żeście się nie wybrali. No, księdz jak zwykle gdzieś naprzejeździ. Poszedł naprzód, nie wiadomo po co. Jak zwykle uderzył gdzieś skrótami łazi, nie wiem. Zobaczcie sobie jak to wygląda. Sieroty idą. No nie wiem. Tak wyszło. My jedziemy ekipą, trójką. Fajnym tempem. Oni biegną, biegną, bo im się chce. A my nie biegniemy. Bo stwierdziliśmy, że po co się męczyć, jak można iść cały czas takim samym tempem, no? To nie ma sensu. Także... Ale ja... Tu Bartek sobie biegnie, nie wiem po co. Zaraz się wyglebie. No. Ekipa na nas czeka. A widoczki przednie. Naprawdę. Wszystko pięknie widać. Normalnie full wypas. Jest elegancko. No, widoki piękne. Tak. Piękne widoki, a jeszcze piękniejsze jest to błoto pod nogami. Wow. Ale by mi leżał. Piękniejsze błoto na O i znowu kasztanki. Draże. Draże leżą wszędzie na trawie. No. Tak, draże, tylko dla kumatych. Nie polecę. Patrzcie jaka piękna trasa. Normalnie. Wszystko pięknie widać. Stromizna. Mega. Spistim! Pozdrówcie widzów. Dzień dobry, witam z tej strony. Przed chwilą depłam gówno witam cię, jesteś córką swojego ojca. Marian, wysypały ci się MMMsy tam. Nie MMMsy, tylko draże. No i chciałabym powiedzieć, że idzie mi się bardzo fajnie, bo nie ma pod górkę i jest ciepło i nie wieje. I pozdrawiam moją mamę i bardzo bym sobie zjadła obiad w domu, ale jeszcze długo go sobie nie zjem. I mam taki katar straszny, to mi boli nos i gardło. Biedne. No, tak wyglądały pozdrowienia od Borysa. Rozgadałam się. Człowiek piącha. Bartek! Żyje? Bartek leży żyje, prawie. Nie. Jest, nie upaliłem się. Jest uwieczniony na filmie, także wszystko zobaczymy. Marian, to będzie na grupie? Tak, to będzie na grupie. Wszystko. Mamie. Wszystko. Wszyscy zobaczą. Mamusiu, ksiądz Rafał powiedział gówno dzisiaj. No bo może był głodny. Co? Może tak mówić. Ale wszystko może. Jest. Ponad wszystkie moce. Coś jeszcze powiesz ciekawego? Że włączył się w środku nocy alarm przeciwpożarowy. Ale poszłam spać dalej. Chociaż było trudno zasnąć, bo ściany były tak cienkie jak stropem. No. I się nie wyspałam. Jedno.
Dobra. Tam jest wanna. To są wanny. Ło! Chlupie. No. Tak sobie idziemy. Grupką. Ktoś nas goni. Borys. No to co, coś jeszcze powiesz? Tak powiem, że mi się bardzo to podoba. To są ładne widoczki. A teraz chcę nas jeszcze wywlec do wąwozu Homola. Który też jest piękny. No, bardzo ładny. Ale nam się już nie będzie chciało iść, bo mamy przed sobą jakieś... No, prawie 4 godziny drogi. Nie 4, tylko 3, a to jest różnica. Ja to olbrzymia, bo potem będę tak zmęczona, że będę myślała, że przyszło 10 godzin. No. Ale pocieszam się tym, że idę na obiadek i sobie kupię coś dobrego. No. No. Jest obiadek, jest impreza. Grzesiu, ty coś powiesz do kamery? No nie wiem. Jest mi dość ciężko mówić, ponieważ nie mogę mówić. A konkretnie? Dlatego, że jestem głodna i mam ochotę na obiad. Jeszcze czy już? Jeszcze. Pozdrawiam mamę Karolinę bardzo serdecznie i mam nadzieję, że jest dumna ze swojej córki, która wyszła na tą piękną górę ze mną. Z nami wszystkimi i jestem pewna, że mama Karoliny zrobi jej dobry obiad, gdy wróci do domu. Ucałuję ją serdecznie i zabierze na zakupy. I pozwoli nie iść do szkoły. I pozwoli nie iść do szkoły, ponieważ Karolina jest chora. Tak jak ja. Ja niestety mam zapalenie płuc. I Downa! Nie mogę iść do szkoły. Dlatego też... Jeszcze mogę coś powiedzieć? Tak, pozdrawiam Maćka Garmadę. O, Maciuś, tak, pozdrowienia Garmada. Od wszystkich nas. Maciuś, wyślę ci sprawozdanie może kiedyś. Może kiedyś. Kiedyś tam, bo mi się zapomniało. No, ale pisała, ja widziałam. No, wszystko będzie w swoim czasie. Tak. Chciałabym pozdrowić także Julkę, która pewnie nie zobaczy tego vloga, ponieważ nie ma Facebooka. A ja jej go nie pokażę. Dlatego... Nie pozdrawiam Julki Ćpis. Ja też. Która jest teraz w Szwajcarii i nikt jej nie lubi. oprócz Bartka. No, tylko Bartek lubi Julkę Ćpis. No. Co jeszcze? Maria, tu będzie za długie, musisz to jeszcze przyciąć. To co? Przyciąć to by się przydało. No, będzie okej, okay. Niewiele się będzie rzucało w 2 godziny. No i dzisiaj jedliśmy śniadanko, którego było bardzo mało, bo była miska jajecznicy na 8 osób i 3 plasterki szynki. Szynka z dżemem, polecam. I ksiądz jadł szynkę z dżemem. I chciał mi uścisnąć siłą. Bartek też zjadł szynkę z dżemem. I ja też. I Marian też, dlatego ja się nimi brzydzę i nie powinnam. To było lepsze niż zwykła szynka. Tak. I zwykły dżem. Także polecam to połączenie. Tak, bardzo dobre. Naprawdę kontrowersyjny smak. Chciałabym też powiedzieć, że ta góra jest uderzająco podobna do Przychyby. Tylko, że wychodzimy z... No nie, w sumie wychodziliśmy z Przychyby. No, dlatego tak samo schronisko jest podobne do tamtego. Ale jest lepsze. Czyli warunki... Nie. Żadne. Warunki żadne niestety. Nie dostosowane do życia. Czekolada za 7 zł, kola za 8. Cicho. Ale Cioko. Jest. W jakimś miejscu kupisz kolę z wodnicową. Nie kupisz. Każdy. Kupisz. Gdzie? Dobra, chłopaki, nie kłóćcie się. Ekipa! Ekipa, pozdrówcie widzów! Warsaw Shore, Summer Camp 2! Yeah. Yeah. No, Ćpis, z nim się znowu tam coś drze, nikt ich nie słucha znowu. Nie było tematu na razie. Marian, pokaż
Nara! Nara! No, patrzcie sobie tutaj, jakie ładne widoczki. Pięknie. Wszędzie piękne widoki. Taka ładna panorama. Piękny bek. Naprawdę. O, tam idzie Bartek znowu. Widoki piękne. No, także pozdrowienia. Może nas oglądnie. Nawet jeśli oglądnie, to może nawet zrozumie. Bo przecież on perfekcyjnie umie polski. On może mieć korzenie polskie, oglądamy na korzenie. Tak? To fajnie. A ja wczoraj sobie wbiłam dwie drzazgi i ksiądz mnie wyciągał i mam rany. Mam ziaziu. Ziaziu ma. I to też powiem mamie. Ksiądz zrobił ziaziu i teraz będzie ksiądz musiał to za to cierpieć niestety. Będzie cierpiał duchownie, fizycznie i psychicznie. Nie wiem jak to tak. No. Tam jest kościółek. W oddali. Tak, Borys nie widzi. Nie, to nie jest szczawnica. Fajne, ale było fajnie. Nie wiem, czy to nie są... Nie, to nie są jaworki. To jest to, co widzieliśmy z góry, nie? No z góry chyba tak. No, to są jaworki tam przed nami. Do których zmierzamy. Już prawie jesteśmy. Tak, prawie już jesteśmy. Jeszcze jakieś... Mamy bardzo dobry czas, moi drodzy. Jeszcze jakieś 15 minutek będziemy na dole. A potem 2,5 godziny i zjemy obiadek. Tak, 2,5 godziny. Chyba, że się pospieszymy, to... Ja tam tylko 10 km ulicą będziemy szli. No, to do zniesienia. Także... Trasa piękna. Malownicza. Tutaj jakiś orzełek lata, czy coś tam ze skrzydłami. Chyba jastrząb. Myszołów bardziej. No. Złowi pewnie jakąś myszkę. Tak, złowi myszkę, będzie jadł myszkę. Będzie ją szamał. Tak jak księdzu szamał kanapki z szynką i dżemem. To było To było dobre. Chciał wcisnąć na siłę. I wziął mnie tak za głowę i chciał mi to wsadzić do głowy. A ja powiedziałam... O, nie. Ja powiedziałam, zostaw! Puściłam! I puścił. No, a już prawie były rękoczyny. Już prawie się bili. Tak. Także... Czasami bywa niebezpiecznie. Także tak, tak nam mija fajnie czas. No jest git! Martek, coś powiesz jeszcze? Nic powiedzieć, jest zbyt płasko. Bo lepiej było strobo, bo to są góry. Idziemy po górach, więc... Idziemy z góry! Tak, no ale więc... nie zmienia faktu. Nie, no fajnie jest to. Nie, no jest okej. Dla mnie jest lepiej niż jak chodziliśmy na pewno. Tak, bo była taka prawie trzynowa skała, po której trzeba było w ogóle wspinać. No, nie, ale w sumie... Wrzucimy wam zdjęcia i filmiki też z tego. Tak, także fajnego naszego wyczynu. Tak, polecam, teraz fajne są widoczki. Także dawajcie lajki, serduszka i komentarze. I polecam wszystkim wyjazdy w góry z księdzem Rafałem. Tylko wyjazdy z księdzem Rafałem. Tak, wyjazdy z księdzem Rafałem. No to jest naprawdę git. Madzia, co powiesz do kamery? No, tam idziemy. Na mapę. Ciepło. Wiosna! Ciepły się wieje wiatr. Wiosna! Nie wiem. Tak, idziemy sobie po takim fajnym, mokrym terenie znowu. Bo my nie idziemy ulicą normalnie, znaczy drogą. Tylko cały czas chodzimy na skróty po takich nieprzystosowanych drogach zupełnie, na których jest samo błoto i kupy sarny, jak to ksiądz powiedział. Czyli MMM-sy lub draże.
I no. Czekolna, dobra. Jeszcze się nie wywaliłam dzisiaj, więc jest dobrze. Jeszcze? Wczoraj też się nie wywaliłam. Nie, wczoraj się wywaliłaś. Ja się wywaliłam. Ja się wczoraj nie wywaliłam, o. Bo wywaliłaś się na samym początku. Proponuję wszystkim wyjść na tą piękną górkę tutaj, co jest. O, za choineczką. Tam. Tak, a później zdechniesz. Tam zdechniesz. Księdzu, wychodzimy na tą górkę? Po prawej stronie. Tam. Całkiem tutaj, tu. No tak naprawdę to mi się nie chce. Ej, tu jest wąwóz Homole, nie? Tu nie. Zara. Gdzie? Czy nie? Nie. Nie, to nie tu. A nie, to nie jest wąwóz Homole. Ale to są... podobne jest. Nie, po prostu tu jest parking w Jaworkach, tutaj taki. Sam jesteś w Jaworkach, parking wy. Parking wy? Wy. Parking wy! No. A, że takie fajne, że to będzie... Pozdrawiam może... Ale Games. Nie. Wytniesz to. To się wytnie, wszystko się wytnie. Zrobię montaż i będzie git. Łóżka. I nic nie słyszę. Co zrobiłaś? Zetkałem się łóżka. Uszy się myje, tak że wiesz. Często nie mówiłam. Dobrze, postawię. Ojeju, ciężki teren do zejścia. No, tak zwane skróty. Tak zwane skróty, no, będę im ksiądz dobra, Rafał. To będzie ciekawie. Tu chłopaki myślą. Nie ma opcji, ja sobie nie widzę. Tu wszyscy idą. Prosto idą. Zając życie, kto sobie wróci. No wybrał inną trasę niż wszyscy. Już mu ciężko. Ja się postaram też jakoś przeżyć tą trasę. No. Także. Pozdro. Spróbujemy przeżyć razem wszystko. No. Idę sobie przez las. O. Mokro tu. Się przytrzymam, żebym nie zleciał przypadkiem. No. O! Przetrwałem najgorszy chyba kawałek. Tutaj jest już w miarę prosto i nie jest aż tak bardzo mokro. No. Także jest git. Jest mega fajnie. Jest naprawdę git. Bo nie było fajnie, byśmy inne kręcali vlogaska. No dokładnie. Wczoraj było naprawdę hardkorowo i nikt nie miał siły, żeby kręcić vlogaska. Za to niestety przepraszamy, no. Z całego serca za to przepraszamy, ale nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy w stanie no nic zrobić. Lepiej było stworzyć filmik. Tak, lepiej stworzyliśmy inne filmiki już bardzo późno w nocy, jak już byliśmy w miarę o siłach. Tak. Że nam siły wróciły. No i tak wyszło. Tutaj mamy takie domki. No. Tam się ksiądz Rafał już rozbiera. No. Wszystko w spoko, fajnie. Fajnie jest. Tutaj sobie doszliśmy do drogi, tutaj sobie autka jeżdżą. Teraz będziemy tuptać drogą. No, będziemy tuptać drogą. Fajnie. Będziemy naparzać drogą, jak samochody. Będziemy tuptać. Wszyscy się teraz rozbierają, ściągają z tuptuty. Ja chyba też to uczynię. Na razie, ludzie. Pożegnajcie się wszyscy. Na razie. Krystian, pożegnaj się z ludźmi. Dobra, księdzowi już nie przeszkadza, Madzi też. Na razie. A w schronisku święty Piotr z herbatą i widoki nieziemskie na świat. Przy ognisku rozłożymy się z gitarą, posłuchamy, co nam w duszy gra. Z pleców góry zrzucimy do stóp i zmęczenie rozsujemy z nóg. To schronisko to prawdziwy raj, niechaj wiecznie odpoczynek trwa. Rosną skrzydła u ramion, rosną przepastne błękity.
życie pełne olśnień i zachwytów. Tyś wędrówką najwytrwalszą ku szczytom góry, tu wszystko jest święte, tu wspinaczki nasze w niebo wzięte. W górach los ma światowida twarz, od ogniska bije jeszcze baśni blask. Tu króluje zeszłoroczny czas, na posłaniu z liści buczynowych, stąd do ziemi.